Kaczyński w nowej roli. To coś więcej niż Badna Ziobrę. Kaczyński w nowej roli. Komitet dla prezesa PiS to coś więcej niż Badna Ziobro. Jarosław Kaczyński, w randze wicepremiera, ma stanąć na czele komitetu nadzorującego resorty siłowe oraz Ministerstwo Sprawiedliwości. Sęk w tym, że nie chodzi jedynie o ukrócenie wpływów ministrów czy Badna Zbigniewa Ziobrę, a długoterminową strategię. Jak ustaliła interia.pl, według pierwotnych planów to Mateusz Morawiecki miał szefować gremium, do którego wchodzi prezes PiS. Ostra wymiana zdań, a wręcz bunt koalicjantów Solidarnej Polski i Porozumienia spowodował, że przyszłość Zjednoczonej Prawicy zawisła na włosku. Najważniejsi politycy PiS jak Joachim Brudziński mówili publicznie o zerwanej beretce swoich politycznych partnerów, ale kryzys udało się zażegnać. Jednak do gry musiał wkroczyć sam Jarosław Kaczyński, co ziobryści przedstawiają w kuluarach jako swój sukces. Wejście prezesa Kaczyńskiego do rządu byłoby dla Rady Ministrów wzmocnieniem, na antenie Polsat News przekazał Łukasz Schreiber, przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów. W podobnym tonie wypowiada się obecnie większość polityków Zjednoczonej Prawicy. Komentatorzy i media skupiają się jednak na roli, jaką ma w rządzie odgrywać szef PiS. Mówi się, że Jarosław Kaczyński będzie przede wszystkim kontrolować Zbigniewa Ziobro. Chodzi o nadzór nad jednym z ważnych ministerstw pozostających w rękach koalicjantów. Taka koordynacja dodatkowa, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo wewnętrzne kraju i nie tylko, byłaby bardzo dobrym pomysłem, oświadczył w Polsacie Schreiber. Zaznaczył, że premier jest gorącym zwolennikiem takiego rozwiązania. Komitet Kaczyńskiego miał powstać od maja. Komitet Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości i Obrony Narodowej, takiego określenia używają politycy PiS cytowani przez PAP.RET, to nie żaden wymysł, który powstał w wyniku koalicyjnych przepychanek Zjednoczonej Prawicy. O jego istnieniu możemy dowiedzieć się ze Strategii Bezpieczeństwa Narodowego. To dokument, który rządy przyjmują co kilka lat. PiS zatwierdził ostatni w połowie maja 2020 rok. W przyjętej strategii czytamy o ponadresortowym mechanizmie koordynacji zarządzania bezpieczeństwem narodowym poprzez utworzenie Komitetu Rady Ministrów odpowiedzialnym na poziomie strategicznym za rozpatrywanie spraw z zakresu polityk, strategii i programów w obszarze zarządzania bezpieczeństwem narodowym. Ma być powiązany z Rządowym Zespołem Zarządzania Kryzysowego i Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Początkowo na czele komitetu miał stanąć osobiście premier, a jego zastępcami mieli być ministrowie obrony i spraw wewnętrznych. Oto, od dłuższego czasu toczyła się gra w PiS, mówi informator interim.pl z partii rządzącej. Ewentualne wejście Kaczyńskiego do rządu zmienia wszystko, bo to on stanie na czele tego komitetu, a nie premier. Ale nie jest tak, że ktoś nagle wymyśliło ograniczenie wpływów tego czy innego ministra, dodaje. Nie wiadomo jeszcze, kto znajdzie się w komitecie, którym ma osobiście pokierować prezes PiS. Formalnie Kaczyński jest szefem całego obozu, przełożonym premiera. Jednocześnie w skład jego komitetu wejdą najsilniejsi ministrowie. Będzie to oznaczało bardzo silny ośrodek władzy wewnątrz rządu, zdradza nasze źródło. Prezes, jeśli chce się spotykać w wąskim gronie, to i tak się spotyka. Jego obecność ma absolutnie wymiar państwowy. To na pewno dobra formuła i dobre miejsce dla Kaczyńskiego, uważa polityk PiS, z którym rozmawiamy. Działacze partii rządzącej nie przesądzają, że prezes PiS na 100% zasiądzie w rządzie. Uważają jednak ten wariant za bardzo prawdopodobny. Co dostaną koalicjanci, interia.pl ustaliła, co dotąd udało się uzyskać koalicjantom Zjednoczonej Prawicy z Porozumienia i Solidarnej Polski. Od dłuższego czasu mówi się, że Zbigniew Ziobro pozostanie na stanowisku szefa resortu sprawiedliwości, zaś Jarosław Gowin uzyska Ministerstwo Rozwoju. Te ustalenia się nie zmieniły. Obie partie uzyskają też po ministrze członku Rady Ministrów. Chodzi o to, żeby to był polityk z portfolio. Solidarna Polska idzie w kierunku obrony polskiej rodziny, czy też wojenki ideologicznej, którą tak sobie ostatnio upodobali. Porozumienie dostanie pełnomocnika rządu do spraw współpracy z samorządem terytorialnym, przekazał interi.pl jeden z ważnych polityków Zjednoczonej Prawicy.
Nasze źródła z obozu rządzącego podkreślają, że nie ma żadnego sporu, jeśli chodzi o podział subwencji. Koalicjanci dążą do tego, żeby zachować liczbę wiceministrów, którą dysponowali do tej pory. Przy czym ziobryści chcą utrzymać swoje wpływy w Lasach Państwowych. W resorcie, który ma powstać w miejsce Ministerstwa Środowiska i Ministerstwa Klimatu, planują utrzymać wiceministra nadzorującego tę działkę. Problemem na ostatniej prostej mogą okazać się personalia. Zwłaszcza w kontekście ziobrystów. Jeśli w czasie, gdy Mateusz Morawiecki jedzie na szczyt w Brukseli, wiceminister rządu PiS, chodzi o Janusza Kowalskiego, wiceministra aktywów państwowych, RET, krytykuje publicznie swojego szefa, to w normalnym kraju taki wiceminister, w geście heroicznego sprzeciwu, powinien podać się do dymisji, podkreśla polityk PiS zbliżony do kierownictwa partii. Nie ulega wątpliwości, że jeśli chodzi o nową umowę koalicyjną oraz rekonstrukcję rządu, wszystko jest już na ostatniej prostej. Polsat News informuje, że do podpisania umowy ma dojść najprawdopodobniej w sobotę około południa. Żeby jednak tak się stało, najpierw politycy PiS muszą dogadać się we własnym gronie. Później dojdzie do rozmów z koalicjantami. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, wszyscy liderzy Zjednoczonej Prawicy spotkają się w piątek o godzinie 16:00. Autor: Jakub Szczepański.